Jak się układa współpraca z surowcami skalnymi? Tak, Kopalnia Dolnośląskie Surowce Skalne jest bardzo otwarta, to znaczy prezes, bo nie można mówić bezosobowo o kopalni. Prezes DSS-ów jest bardzo otwarty. Już na początku, jak zaczęli tutaj działać w Piławie Górnej, bo powiem, że oni działają na terenie Piławy Górnej i Piławy Dolnej, żeby mieć to na uwadze. Zakład, bocznica jest na terenie Piławy, ale samo wyrobisko jest na stronie Piławy Dolnej, jak Piławy Górnej. No ale się cieszymy z tego, co mamy. W każdym bądź razie w 2007 roku podpisaliśmy takie porozumienie o współpracy z DSS-ami na rzecz mieszkańców Piławy Górnej. W tym porozumieniu między innymi było to, że na rzecz Piławy Górnej będą za darmo nam dostarczać kruszywa. Kiedyś było to 7 tysięcy, dzisiaj to już jest 12 ton kruszywa do drugich chodników, bo ogłaszamy przetargi i zawsze minusujemy sobie to kruszywo do danego zadania. W tamtym roku też otrzymaliśmy od DSS-ów 400 ton betonu asfaltowego. Wykorzystaliśmy na remonty naszych dróg w Piławie Górnej. No to jest ogromny zaszczyt dla Piławy Górnej. Poza tym są różne inne działania dotyczące dróg, ale zapomnę, bo największym tutaj sukcesem DSS-ów to jest wybudowanie w tamtym roku drogi, pół kilometra drogi Kosimińskiej. W tym roku jeszcze muszą położyć nawierzchnię taką, tą górną. No i największym sukcesem jest to, że Dolnośląskie Surowce Skalne i tu dla miasta i dla powiatu realizują drogę w Piławie Górnej powiatową od torów kolejowych aż do Przyrzeczenia Zdroju. W całości finansuje to Dolnośląskie Surowce Skalne. I to powiem, że to jest sukces nas wszystkich, bo no i to, że pan prezes się zgodził, bo zdaje sobie sprawę, że przy takiej ilości środków transportowych ta droga, która była, no za długo by nie wytrzymała. Jak jest Pani odbierana na wyższych szczeblach? Pani należy do Prawa i Sprawiedliwości, a w zarządzie województwa większym ma Platforma Obywatelska. Tak więc, czy Pani jakieś tam konkursy, inwestycje przychodzą, czy też jest problem z tą współpracą? Wie pan co, no tak nie mogę powiedzieć, że składam konkursy jak każdy inny, prawda? I w konkursie później jest punktacja. No to też mi trudno dzisiaj powiedzieć, że ktoś oszukał i mnie dał na ostatnie miejsce. No czegoś takiego na pewno nie mogę powiedzieć. No, nie zdobywamy tych środków, może dlatego, że nie wiem, te wnioski są złe i niedobre. Tutaj bym tej kwestii nie chciała tutaj poruszać, bo to trzeba kogoś złapać za rękę, że ktoś coś źle zrobił. Jeżeli chodzi o współpracę, to powiem, że specjalnie tutaj też nie ma takiej większej współpracy, ale ostatnio byłam właśnie na sejmiku województwa na sesji. I byłam zaproszona właśnie między innymi po to, żeby powiedzieć, jakie są dysproporcje pomiędzy małymi miastami, dużymi i takim niezrównoważonym rozwojem, pozyskiwaniu środków unijnych. No i się okazało, że troszkę tak nieładnie pan marszałek nas, samorządowców, potraktował, bo nie chciał, żebyśmy się wypowiadali na początku sesji. Przetrzymano nas prawie do 11 godziny w nocy. Wtedy już nie było telewizji, nie było dziennikarzy. Mogliśmy się wypowiedzieć. No i tak naprawdę, no, wypowiedzieliśmy się już też i zmęczeni. No, z tego co wiem z przekazu telewizji, to sesja trwała do 4 rano. Także no tutaj tak tych samorządowców troszkę też się lekceważy, a powiem, że był bardzo ważny temat, temat ubóstwa i wykluczenia społecznego. A z tego zrobiono taką trochę politykę, prawda? Gdzie tu ten sens tego wszystkiego był? No ale to już jest jakby poza mną. Ja powiem szczerze, staram się robić to, na co mnie stać. Nie mam takich mrzonek i do kogoś pretensji, że ktoś mi tu nie pomaga, nie daje. Po prostu nie. Na ile nas stać, to robię, staram się to robić dobrze i tutaj nie politykuję, nie zastanawiam się, nie gdybam, bo szkoda mojego czasu i mojej energii. A czy pomaga Państwu radny wojewódzki Jerzy Gierczak w różnych przedsięwzięciach? Znaczy, no nie można mówić o przedsięwzięciach, bo musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj są konkursy. Bo to jak powiem, że mi pomaga, to zaraz powiedzą, że jest lobbing, prawda? Nie, no z panem Jurkiem akurat nie jesteśmy w kontakcie. Na ile może pomóc, na ile może tutaj przyjechać, no to jest oczywiście. Też nie nadużywam pomocy pana Gierczaka, nie wiem, pana Kowalskiego i Ksińskiego. Troszkę jestem Zosia Samosia i może dobrze. Czy Piława Dolna powinna należeć do Piławy Górnej? Trudne pytanie. Powiem, że nigdy o tym nie myślałam. Nigdy o tym nie myślałam, ale uważam, że ten stan, który jest dzisiaj, to nie odpowiada. Nie chciałabym tego zmieniać. Pod żadnym względem. No, w związku z tym myślę, że niech tak zostanie jak jest. Tym bardziej, jak dzisiaj patrzymy na drogi w Piławie Dolnej, to nie chciałabym tej Piławy Dolnej, chociaż to jest droga wojewódzka, a nie droga gminna. Także tutaj miejmy to na uwadze. Czy jest Pani za parytetami? Parytety. Powiem osobiście, że nie jestem. Nie rozumiem troszkę tego.
Uważam, że każda kobieta, która chce być w polityce, czy brać udział w wyborach, tak jak ja na przykład, to ma dzisiaj takie prawo. No mamy demokrację, po co to zmieniać? Ja nie czuję się jakby pokrzywdzona przez los, że ktoś, że jest nierównouprawnienie, że ktoś mnie jako kobietę źle traktuje. Z tego tytułu, że mieszkańcy już 3 lata temu powiedzieli, że jednak zaryzykujemy, weźmiemy tą kobietę, prawda? I teraz się przekonamy, czy ta kobieta spełniła ich wymagania, czy nie. Myślę, że będzie dobrze i że będzie tak. Czym jest dla Pani Piława Górna? Piława Górna jest dla mnie, nie wiem, kochanym miastem. Tu się urodziłam, tu mieszkam, tu pragnę zostać. Nigdy nie myślałam o tym, żeby wyjechać. I dlatego też staram się zmienić wizerunek miasta, bo centrum miasta może nie jest ładne, ale koło Piława jest przepiękna, także ci, co nie byli w Piławie, to oczywiście zapraszam do Piławy Górnej. Co chciała Pani życzyć mieszkańcom Piławy Górnej? Mieszkańcom Piławy Górnej chciałabym życzyć dużo pracy, spokoju, wytrwałości, cierpliwości, no i oczywiście, żeby stanęli na wysokości zadania i przy wyborach prezydenckich, samorządowych robili według swojego sumienia. Dziękuję bardzo.